Wysyłający lub odbierający paczki już nie muszą tracić czasu w kolejkach na poczcie, czy dostosowywać się do godzin prac firm kurierskich. A to wszystko za sprawą świeżo zainstalowanego paczkomatu InPost przy ulicy Mysłowskiego w Brzostku obok Biedronki. Mieszkańcy gminy Brzostek o paczkomacie myśleli już od dawna. Zaznaczmy, że najbliższe urządzenie InPost znajduje się w Kołaczycach, co dla wielu użytkowników było dość kłopotliwe. Dzięki głosowaniu internetowemu na stronie InPost, w którym wiele osób opowiedziało się za instalacją paczkomatu, udało się takie urządzenie zamontować także w Brzostku. Dłuższego czasu coraz częściej w przestrzeni publicznej pojawiają się paczkomaty. Pierwsze tego typu urządzenie pojawiło się również w gminie Brzostek. To dzięki Państwa zaangażowaniu możliwe było sfinalizowanie tego przedsięwzięcia. Oczywiście jest to przedsięwzięcie prywatne, w którym gmina Brzostek miała udział jedynie na płaszczyźnie informacyjnej. Prawie 2,5 tysiąca Państwa głosów pozwoliło wejść w kontakt z firmą, która chciała posadowić paczkomat w tej lokalizacji, w której się znajduje. Miejmy nadzieję, że będzie to ciekawa użyteczność dla wszystkich mieszkańców i w znacznym stopniu rozszerzy sposób odbierania i wysyłania wszelkiego typu paczek pocztowych. Czym kraj długi i szeroki, paczkomatów pojawia się coraz więcej, co cieszy zwłaszcza tych, którzy często korzystają z tej formy dostawy paczek. Dziś urządzenia te podbijają nie tylko Polskę, ale i cały świat. Obecnie paczkomaty InPost funkcjonują m.in. w Wielkiej Brytanii, Francji, Włoszech, Kanadzie, Rosji, Czechach, Słowacji i na Węgrzech. Maszyny stworzone przez InPost wykorzystywane są również w sieciach lokalnych firm kurierskich w wielu krajach. Nie dziwi też fakt, że coraz więcej osób korzysta z paczkomatów, mają one wiele zalet. Przede wszystkim są dostępne przez całą dobę, 7 dni w tygodniu oraz oferują jedne z najniższych cen na rynku. Ponadto sposoby nadawania i odbierania paczek są bardzo proste. Dzięki aplikacji mobilnej dedykowanej paczkomatom InPost mamy również możliwość zdalnego odbioru lub nadania paczki bez kontaktu ze skrzynką, co w obecnej sytuacji koronawirusa jest bardzo korzystne.